Sebastian Grębka, witam 8 sierpnia, zapraszam na informacje. Zaledwie przed kilkoma dniami informowaliśmy Państwa o tym, że w Wałbrzychu przestała istnieć drużyna kobiecej piłki nożnej. Teraz kolejna informacja. Okazuje się, że powstał nowy klub kobiecy w piłkę nożną. Historia kobiecej piłki nożnej w Wałbrzychu nie jest długa. Pierwsza i jedyna jak do tej pory kobieca drużyna powstała w 2011 roku przy klubie piłkarskim Gwarek Wałbrzych. Dziewczyny odnosiły duże sukcesy zarówno w trzeciej lidze piłki nożnej, jak i na turniejach rangi wojewódzkiej czy ogólnopolskiej, zdobywając m.in. tytuł mistrzyń Dolnego Śląska. Wiele osób nie kryło zdziwienia po tym, jak zarząd Gwarka postanowił przed kilkoma dniami rozwiązać kobiecą piłkę nożną. Tak więc kobiecy piłkarski wątek, który trwał w Gwarku blisko rok, został definitywnie zamknięty. Tak, to prawda. Została rozwiązana piłkarska kobieca drużyna w Gwarku, jednak nie oznacza to, że zakończona została w ogóle przygoda z piłką nożną kobiet w Wałbrzychu. Wręcz przeciwnie, już stworzyliśmy warunki, aby ta dyscyplina sportu rozwijała się jeszcze bardziej. Historia uczy, że zwycięskiego składu się nie zmienia, tak też uczyniono w przypadku dziewczyn do niedawna grających w barwach Gwarka. Na bazie tamtej drużyny powstał więc całkiem nowy klub piłkarski na sportowej mapie Wałbrzycha. Mowa o klubie piłkarskim Wiktoria Aglomeracja Wałbrzyska. Wiktoria Aglomeracja Wałbrzyska to nowy klub piłkarski kobiet w naszym mieście, ale i nie tylko, bo Aglomeracja Wałbrzyska to szeroko rozumiany region. Będziemy starali się reprezentować właśnie ten region bardzo godnie w trzeciej lidze kobiecej piłki nożnej w Polsce. Zawodniczki, które weszły w skład nowego klubu, podpisały piłkarskie kontrakty z Wiktorią i w nowym sezonie ligowym reprezentować będą już nowy klub. Wszystkie dziewczyny z Gwarka bez wyjątku przeszły do Wiktorii. Mamy nowe cele, chcemy awansować do drugiej ligi. Dziewczyny przenoszą się z Gwarka Wałbrzych z ulicy Jagiellońskiej na ulicę Kusocińskiego, na stadion przy ulicy Kusocińskiego. I tam będą rozgrywane mecze mistrzowskie, a także prowadzone są już treningi piłkarskie. Trenujemy codziennie, korzystamy też z obiektu Orlik przy ulicy Limanowskiego. A jeśli nowy klub, to również nowe cele. Nowy klub to przede wszystkim nowe zadania, ale i cele. Nasz główny cel to awans do drugiej ligi kobiecej piłki nożnej. Wiemy, jak to zrobić, ponieważ w tamtym roku uczestniczyliśmy w rozgrywkach o mistrzostwo trzeciej ligi, zajęliśmy drugie miejsce. Dziś wiem jako trener i prezes nowego klubu, że możliwości organizacyjne i przede wszystkim sportowe są po naszej stronie. Od samego początku zajęliśmy się poszukiwaniem bardzo owocnym zresztą sponsorów. Poza tym przygotowujemy się do startu w trzeciej lidze, aczkolwiek nasze działania nie ograniczają się jedynie do działań sportowych, typowo piłkarskich, ponieważ dziewczyny również działają jako wolontariuszki. Współpracujemy również z organizacjami i stowarzyszeniami na terenie miasta. Współdziałamy ze społecznością lokalną i zajmujemy się szeroko rozumianą profilaktyką. Nowy kobiecy piłkarski zespół Wiktorii skupia w swoim składzie dziewczyny z Wałbrzycha, Świdnicy, Mieroszowa, Czarnego Boru, Głuszycy, Bogusława Gorz i Szczawna Zdroju. Zespół stara się wejść do drugiej ligi i że jest dobrze i że będziemy, mamy nadzieję, że będzie lepiej, nie? Wciąż poszukujemy nowych zawodniczek, zapraszamy chętne do współpracy, do gry z nami, do zabawy wspólnej. Zatem szeroko rozumiana aglomeracja wałbrzyska będzie miała swoją piłkarską drużynę kobiet. Pozostajemy nadal w sferze sportowej. Tym razem przenieśmy się na płytę boiska przy ulicy Ratuszowej. Odbyło się tam spotkanie zarządu Górnika Wałbrzych z dziennikarzami. Jak się zakończyło? Zobaczcie Państwo sami. Podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej na płycie boiska Górnika Wałbrzych przy ulicy Ratuszowej nowe władze klubu przedstawiły plan funkcjonowania całej drużyny na najbliższe miesiące. Mimo tego, że budżet nie jest jeszcze do końca zamknięty, to działacze oraz prezydent miasta twierdzą, że dadzą radę uporać się z problemami finansowymi. Budżet byłby zapięty w czerwcu na następny sezon, to pewnie pana Mariusza by tu nie było, mnie by nie było i zaryzykuję twierdzenie, że tego spotkania by nie było. Mariusz Gawlik, który od niedawna pełni funkcję wiceprezesa zarządu Górnika Wałbrzych, przybliżył stan klubowej kasy. Tak jak w większości okolicznych klubów, wymagane są cięcia i duże oszczędności. Przejawami wstępnych oszczędności jest m.in. fakt nieprzedłużenia kontraktów z kilkoma zawodnikami grającymi do tej pory w podstawowym składzie Górnika. Z grą w wałbrzyskiej drużynie pożegnał się m.in. Fojna oraz Zawadzki. Mimo wszystko obecność Romana Szałemeja podczas spotkania i deklaracje potwierdzają, że miasto będzie wspierać drugoligowego Górnika.
W ramach oszczędności nowe władze klubu chcą również pozbyć się drugiej drużyny, która w poprzednim sezonie wywalczyła awans do klasy okręgowej. Aby jednak nie zmarnować tego, co udało się do tej pory stworzyć, prowadzone są rozmowy z innymi klubami, szczególnie ze Zdrojem Jedlina-Zdrój oraz gminą Jedlina-Zdrój. Chodzi o połączenie obu drużyn w jeden klub, który mógłby się nazywać Górnik Jedlina-Zdrój. Kolejnym z nowych działaczy jest prezes Zamku Książ Krzysztof Urbański, który w klubie będzie odpowiedzialny za sprawy marketingowe. Zaraz po części oficjalnej, już dla rozluźnienia atmosfery, odbył się mecz towarzyski pomiędzy działaczami Górnika Wałbrzych a przedstawicielami lokalnych mediów. Mecz rozegrany został na głównej płycie boiska, jednak nie na jej całości, a strzały oddawane były do małych bramek treningowych. Spotkanie towarzyskie podzielone było na dwie części po 15 minut każda. Pierwsza część zakończyła się wynikiem 8-4 dla działaczy Górnika. Z kolei druga część spotkania zakończyła się remisem 8-8 i konieczne były rzuty karne, w których lepsi okazali się dziennikarze. Jedenastego sierpnia będzie się na Wałbrzyskim Rynku niecodzienna impreza. Letnia Serenada. To impreza, która powraca po rocznej przerwie i tym razem gościem specjalnym będzie Zbigniew Wodecki. Letnia Serenada, która była organizowana cyklicznie przez kilka lat, znowu powraca na Wałbrzyski Rynek po rocznej przerwie. Tym razem Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej wystąpi pod batutą dyrygenta i dyrektora Filharmonii Jerzego Koska. Wznawiamy Letnią Serenadę po rocznej przerwie. I już 11 sierpnia o godzinie 18 zapraszamy wszystkich Państwa na Wałbrzyski Rynek do wysłuchania koncertu Letnia Serenada. Letnia Serenada, która zagości w rynku już 11 sierpnia, to uznana impreza nie tylko w samym mieście, ponieważ goście i melomani zjeżdżają się z różnych stron. Impreza odbędzie się dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego, a gościem specjalnym, który uświetni występ pod gołym niebem, będzie Zbigniew Wodecki, który niejednokrotnie gościł w Wałbrzychu. W tym roku zaprosiliśmy gościa specjalnego, będzie nim Zbigniew Wodecki, wokalista, który cieszy się ogromną popularnością i w związku z tym mamy nadzieję, że przyciągnie na Wałbrzyski Rynek całe rzesze swoich wielbicielek i wielbicieli. Zbigniew Wodecki, tej postaci nie trzeba specjalnie reklamować czy przypominać, tylko wspomnę, że na tym koncercie zaprezentuje on wszystkie swoje najsłynniejsze hity. Letnia Serenada to możliwość zetknięcia się z muzyką poważną oko w oko, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów, a co więcej, część z mieszkańców nie będzie musiała w ogóle wychodzić ze swoich domów, aby posłuchać orkiestry Filharmonii czy Zbigniewa Wodeckiego. Koncert jest niebiletowany, jest wstęp wolny, więc mamy nadzieję, że cały rynek będzie jedną wielką widownią i że zabraknie miejsc siedzących, chociaż takie będą, ale oczywiście zapraszamy wszystkich i mieszkańców okolicznych domów, którzy mają ten komfort, że mogą słuchać i oglądać z własnego mieszkania ten koncert. Więc myślę, że tutaj widzów nie zabraknie. Miejmy tylko nadzieję, że aura nam dopisze, że pogoda będzie piękna, bo chcemy Państwu pokazać namiastkę włoskiego letniego nieba. Letnia Serenada rozpocznie się o godzinie 18 już 11 sierpnia. Wstęp wolny, godzina 18, 11 sierpnia, sobota. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. To już wszystko, co na dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.